na rano, na którym coś tam się marnuje. Uroczystość zakończenia 18 kwietnia Bartolomeusz. Panie i panowie oficerowie. Osiemnasty finał turnieju par patrolowych powoli przechodzi do historii. Jeszcze przed południem wszyscy uczestnicy brali udział w dwóch konkurencjach, w teście wiedzy oraz pokonywaniu toru przeszkód. Z ogromnym napięciem i zaangażowaniem podchodzili do tych konkurencji, co mieliśmy przyjemność z panem komendantem głównym policji widzieć. W turnieju uczestniczyły najlepsze patrole policjantów prewencji z każdego województwa. To właśnie od was, panie, panowie, w największym stopniu zależy wizerunek naszej formacji. To wy macie codziennie najbliższy kontakt ze społeczeństwem. Styl, w jakim wykonywaliście poszczególne zadania, pokazuje, że w codziennej służbie nasi obywatele mogą czuć się bezpiecznie, a także traktować was nie tylko jako egzekutorów prawa i porządku, ale również jako osoby, którym można powierzyć swoje problemy i, co najważniejsze, otrzymać pomoc przy rozwiązywaniu tych problemów. Mam nadzieję, że te 3 dni rywalizacji dały wam nowe doświadczenia i motywację do tego, by w formacjach prewencji służyć polskiemu społeczeństwu. Swoją postawą i sposobem działania pokazaliście, że zwykły obywatel, podchodząc do osoby w mundurze z napisem policja, nigdy się nie zawiedzie. Trud włożony w przygotowania do tego finału na pewno zaowocuje jeszcze większym poziomem profesjonalizmu waszej niełatwej służby na pierwszej linii. Szanowni Państwo, tradycyjnie w ramach 18 edycji turnieju par patrolowych rozegrano 6 konkurencji finałowych. Po raz pierwszy w tym roku zdarzyło się, że w 3 konkurencjach triumfowali policjanci tego samego patrolu. Ale nie uprzedzajmy faktów. Pierwsza konkurencja, strzelanie sytuacyjne. I tutaj zapraszam zwycięzców, reprezentantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, sierżanta sztabowego Roberta Kuligowskiego i sierżanta sztabowego Tomasza Kasjaniuka. W tym roku po raz pierwszy zdarzyło się, że ci sami policjanci są triumfatorami aż tylu konkurencji jednocześnie. W drugiej konkurencji zawodów, czyli w stosowaniu technik obezwładniania osób, również bezkonkurencyjni byli sierżant sztabowy Robert Kuligowski, sierżant sztabowy Tomasz Kasjaniuk, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku. I trzecia konkurencja zawodów, w której również triumfatorami są reprezentanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, to konkurencja przeprowadzanie interwencji policyjnych i również sierżant sztabowy Robert Kuligowski, sierżant sztabowy Tomasz Kasjanik. Proszę jeszcze panu komendantowi. Czwarta konkurencja zawodów, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Tutaj triumfuje reprezentacja Komendy Stołecznej Policji, sierżant sztabowy Roman Rokitowski, sierżant sztabowy Krzysztof Ładuga. I szanowni Państwo, klasyfikacja drużynowa, czyli dla poszczególnych reprezentacji. Przypomnę, gościliśmy 17 drużyn, przedstawicieli wszystkich komend wojewódzkich i komendy stołecznej. I tak, w tej klasyfikacji 3. miejsce zajął
zajęła reprezentacja Komendy Stołecznej Policji w składzie starszy sierżant Robert Maćkowski, sierżant Damian Wypych, sierżant sztabowy Roman Rokitowski, sierżant sztabowy Krzysztof Łazuga. Sierżant Krzysztof Kasjaniuk, sierżant Cezary Świderski, sierżant sztabowy Robert Kuligowski, sierżant sztabowy Tomasz Kasjaniuk. Otrzymują oni Puchar Komendanta Głównego Policji za zajęcie pierwszego miejsca. O wręczenie pucharu proszę pana Komendanta Głównego Policji, Generalnego Inspektora Andrzeja Matejuka, a o wręczenie dyplomu Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, pana Inspektora Jacentego Bąkiewicza. Klasyfikacja generalna, w której wyłaniany jest najlepszy patrol polskiej policji. I tutaj również trzy miejsca. Miejsce trzecie zajmuje reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Sierżant Przemysław Karcz, starszy posterunkowy Piotr Podsada. Otrzymują oni Puchar Komendanta Głównego Policji za zajęcie drugiego miejsca, odznakę srebrną dla każdego zawodnika i nagrodę pieniężną Komendanta Głównego. Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej i zasłużony tytuł najlepszego policyjnego patrolu roku zdobywa reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, sierżant sztabowy Robert Kuligowski, sierżant sztabowy Tomasz Kasjanin. Otrzymują oni puchar przewodni prezydenta Rzeczpospolitej za zajęcie pierwszego miejsca, złotą odznakę dla każdego zawodnika i nagrodę pieniężną Komendanta Głównego. Pan komendant, proszę o wręczenie. Mam jeden wapę, po pierwsze jest przewodni, drugi chciałby to, żeby się nie wiedzieć. A co się gratuluje? Szanowni Państwo, puchary zostały wręczone, nagrody wręczone, to dowód, że faktycznie 18 finał na najlepszego policjanta służby patrolowej w Polsce został zakończony. Tutaj do Słupska przyjechali najlepsi policjanci z poszczególnych województw. I pomimo tego, że odbywało to się w formie sportowej, nie ma przegranych. I to jest jakby ta wartość dodana naszego turnieju. Wszystkim policjantom, którzy tu przyjechali, serdecznie gratuluję tego, że zostali najlepszymi policjantami w swoim województwie i w Polsce. Tak jak zawsze bywa przy zawodach sportowych, niektórzy mają szczęście, bo szczyt formy przyszedł dzisiaj, wczoraj, ominęły ich kontuzje i mogli pokazać się z tej strony sportowej najlepsi. Dlatego również gorąco gratuluję wszystkim policjantom, którzy przed chwilą zostali odznaczeni i wyróżnieni. Naprawdę
pod każdym względem jesteście najlepszymi policjantami w Polsce. Ale szanowni Państwo, również uznanie należy się bezpośrednim przełożonym. Właśnie tych osób, tych policjantów, którzy przyjechali ze wszystkich województw. Za pośrednictwem Państwa składam im serdeczne podziękowania za przygotowanie nie tylko tych policjantów, którzy mieli zaszczyt wystąpienia i pokazania się tutaj w Słupsku, ale za to, że codzienną pracą odpowiednio przygotowują naszych policjantów do tych trudnych zadań codziennych, a myślę, że te zadania polscy policjanci wykonują należycie, bo nie jest to moja ocena, tylko ocena naszych mieszkańców, którzy są bardzo krytyczni w stosunku do oceny policjantów, ale również bardzo sprawiedliwi i te najwyższe oceny, które w tym roku policjanci polscy otrzymali od mieszkańców pod względem oceny pracy, pod względem zaufania do policji, pod względem poczucia bezpieczeństwa, świadczą o tym, że nasi mieszkańcy, pomimo że są wymagający, to bardzo sprawiedliwi, ale również musimy pamiętać, że to zasługa wielu tysięcy policjantów i za to wszystkim tym policjantom, którzy na to ciężko pracują, dziękuję, a młodym policjantom, którzy siedzą, zaczynają za chwilę swoją karierę zawodową w policji, proszę, aby brali przykład z naszych policjantów, tych, którzy byli dzisiaj wyróżnieni. Szanowni Państwo, chciałbym również w tym miejscu bardzo gorąco podziękować Szkole Policji w Słupsku jako instytucji, a na ręce Pana Komendanta Szkoły składam gorące podziękowania wszystkim policjantom, wykładowcom, pracownikom szkoły, którzy kolejny raz przygotowali w sposób fantastyczny ten turniej, który dzisiaj kończymy. Ale oczywiście sam turniej nie kończy zasług, które kieruje pod adresem szkoły. To właśnie Państwo, dzięki Państwa wkładowi w ramach codziennych zajęć, w ramach realizacji programu szkoleniowego dajecie szansę, że nasi policjanci są dobrze przygotowani do wykonywania codziennych zadań. Oczywiście ocena naszych kolegów, tam młodych na górze, jest trochę inna, że jesteście zaostrzy, za bardzo wymagający. To jest ich prawo. To jest prawo każdego kursanta, każdego studenta, ale również prosiłbym młode policjantki, młodych policjantów, aby podeszli do nauki w tej szkole w sposób zrozumiały i odpowiedzialny. Bo naprawdę szkolenie to jest ciężka praca Państwa i ciężka praca wykładowców. Ale potem ten owoc bardzo przyjemny to jest nie tylko ukończenie szkoły, ale również tym owocem jest ocena społeczna. A Państwo, Policja Polska ma wysoką ocenę społeczną i za to gorąco wszystkim dziękuję, którzy się do tego przyłożyli. Dziękuję bardzo.